tym odcinku zobaczymy, jak powstaje pelet. Pelet to granulat służący jako ekologiczne paliwo do kotłów grzewczych. W Polsce zainteresowani są nim przede wszystkim odbiorcy indywidualni, ale nie brakuje też drobnych przedsiębiorstw, na przykład piekarni, którym zależy na ekologicznym i kalorycznym paliwie, które można łatwo składować, zapewniając jednocześnie czystość na zapleczu podczas użytkowania. Do produkcji peletu drzewnego wykorzystuje się najczęściej odpad powstający przy obróbce drewna, na przykład w tartakach czy innych zakładach przetwórstwa drzewnego. W ten sposób nie marnuje się nic z cennego surowca. Aby zobaczyć, jak przebiega cały proces, zapraszamy do firmy Pellet Energy w Błaszkach. Surowiec, który trafia do zakładu, to przede wszystkim trociny z drzew iglastych, głównie sosny, ale też większe kawałki z rębki i klocki. Trociny muszą być czyste, bez obecności lakierów, impregnatów, piasku czy innych zanieczyszczeń. Dostawcy są starannie wyszukiwani. Po przywiezieniu do zakładu już na wstępie surowiec przechodzi kontrolę jakości w laboratorium. Następnie trociny trafiają do znajdujących się pod dachem magazynów. Klocki w rębakach są rozdrabniane do postaci zrębki. Zrębka z kolei rozdrabniana jest w młynach bijakowych. Mokre trociny trafiają do długiej na 52 metry suszarni taśmowej, zasilanej przez piec, który ogrzewa wymienniki wodne nawiewające ciepłe powietrze. To właśnie ogrzane powietrze sprawia, że wilgotność surowca spada z 45% do 8-10%. Cały proces suszenia jest zautomatyzowany i dodatkowo kontrolowany w sterowni. W ten sposób uzyskuje się optymalne parametry wilgotności trocin do produkcji peletu. Z suszarni trociny przekazywane są transportem pneumatycznym do zbiornika zasypowego linii produkcyjnej, do którego trafia także suchy surowiec pobierany z magazynu. Materiał podawany jest dalej do mieszadła. W mieszadle spotykają się trociny z magazynu, suszarni oraz zrębki po zmieleniu, a następnie w młynie głównym uzyskują wymagany rozmiar, czyli frakcje. Za pomocą podajników ślimakowych surowiec jest automatycznie pobierany przez granulatory. W zakładzie pracują trzy granulatory. Wewnątrz nich trociny przeciskane są przez matrycę i formowane są granulki. Tak powstały pelet jest chłodzony do temperatury poniżej 40 stopni Celsjusza, a potem przesiewany, aby pozbyć się zbędnego pyłu i frakcji poniżej 3,15 mm. Teraz produkt przekazywany jest do zbiorników pakujących, które automatycznie odważają porcje 15-kilogramowe i umieszczają je w workach. Są one zgrzewane i odcinane, a maszyna drukuje na opakowaniu numer partii oraz datę produkcji. Worki przekazywane są transporterem na automatyczną układarkę. Tu formowana jest paleta składająca się z 13 warstw, czyli 65 worków, która trafia dalej na mechaniczną owijarkę i zabezpiecza ją folią odporną na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Gotowa paleta jedzie do magazynu, skąd zostanie dostarczona do klienta. Z linii produkcyjnej pobierane są próbki peletu do badań laboratoryjnych. W zakładowym laboratorium wykonywane są badania średnicy i długości peletu, wilgotności, zawartości popiołu, kaloryczności, wytrzymałości mechanicznej, gęstości nasypowej i ilości drobnych frakcji w worku. W ten sposób Pellet Energy osiąga wartość opałową surowca na poziomie 18 MJ na kilogram. Moc skoncentrowana w małych granulkach, która zapewnia ekologiczną energię do ogrzewania domów. Jeżeli zainteresował Was temat peletu, to koniecznie musicie zobaczyć odcinek o kotłach grzewczych na pelet.